Listek na pagonie. Witam się z Wami takim właśnie tematem dzisiejszego spotkania. Usiądźcie sobie wygodnie. Mam nadzieję, że pomogę Wam moim dzisiejszym filmikiem, byście same potrafiły wydziergać taką oto bluzeczkę. Ta bluzeczka była takim, to z tego powodu nauczyłam się od Stasi, zgapiłam listek na pagonie. Bardzo wdzięczny sposób, bardzo ozdobny sposób dobierania oczek na ramionku po to, by od dekoltu poprzez właśnie dodawanie oczek na ramionkach przejść do rękawków, później delikatnie zamknąć, a potem pójść w dół z korpusem. Dane techniczne już Wam mówię. To jest bluzeczka wykonana z 4 motków Kimberley, około 2/3 motka Linello. To jest właśnie tu, połączone zostało linello z włóczką krealiną. Wszystkie pozycje są firmy Lankyers i całość była dziergana na drutach numer 4. To jest bluzeczka, w której gdybym posiadała 3 motki włóczki Kimberley, wtedy zużyłabym całe linello, więc można mieć 3 motki Kimberleya i wtedy całe używamy całe krealino i całe linello. Cała ozdoba bluzeczki, oczywiście włóczka jest ozdobna, ale ten cały tajemnica, o tak, tajemnica takiego kroju bluzeczki tkwi w ramionku. I teraz to ramionko chciałam Wam pokazać, jak wykonuję na jednym maleńkim fragmenciku, to będzie mój mały fragmencik i to będzie jeden listek Wam pokażę, jak się wykonuje taki jeden listek. I teraz zacznijmy, na chwilkę odłożę robótkę na bok i teraz Wam pokażę, jak taki listek, czyli taki fragmencik robótki, co było już pokazywane na live'ach, ale wiadomo, że wiedzy nigdy tutaj 8 oczek sobie nabiorę, wiedzy nigdy dość. Powtarzamy, czyli to są korepetycje z listka na pagonie. Nabieram sobie 8 oczek, 3, 4, 5, 6, 7. 8. I teraz oczyma wyobraźni widzimy te moje 8 oczek, które są fragmentem pagonu. To jest rząd powrotny, przerobię go sobie na prawo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I teraz zaczynamy tutaj sobie, to jest zawsze taki ten pierwszy właściwy rząd robótki, to jest nazwijmy go taki najtrudniejszy, ponieważ to on, w nim następuje podział oczek. No to jak następuje ten podział oczek, to lecimy. Dla ułatwienia czytania tego wzoru, 2 oczka wykonuję na prawo, oczko brzegowe, oczko prawe. 1 narzut, 1 oczko prawe, 1 narzut, 2 oczka lewe, to jest ten środek pagonu. 1 narzut, 1 oczko prawe, 1 narzut, 1 prawe i 1 brzegowe, czyli można powiedzieć 2 oczka prawe. Rząd powrotny. Wracamy, wszystkie oczka tak jak schodzą z drutów, a narzuty na lewo. Czyli lecimy do tego środeczka, tutaj mamy 3, 4, 4 lewe, 2 prawe, to jest ten środek. I mamy 1, 2, 3, 4 i 5. Piąte oczko brzegowe. Następny rząd to jest następna gałązeczka, można powiedzieć następny nerw listeczka. Czyli mamy tak, 3 oczka prawe, kręgosłup listeczka zostaje kręgosłupem listeczka. Jedno oczko środkowe tego listka, jeden narzut, jedno prawe i 2 lewe. Mamy jedno prawe, tutaj był narzut w poprzednim rzędzie, jeden narzut, ten kręgosłup listeczka, narzut i 3 oczka prawe. Odwracamy robótkę, to jest rzecz dziergana na płasko.
na potrzeby filmu. Gdy będziecie dziergały taką bluzeczkę na okrągło, to nie macie tych rzędów powrotnych, tylko macie ciągle prawą stronę robótki. A jeżeli macie prawą stronę robótki, to co ja teraz przerabiam na lewo, to wy będziecie przerabiały na prawo, a na środku to, co ja mam na prawo, widoczne będzie na prawej stronie robótki jako oczka lewe. To należy pamiętać o tym. Czyli potrafić sobie to w głowie tak odwrócić. No i tutaj do końca to są oczka jak schodzą z drutów, dlatego ja pozwalam sobie nie mówić o każdym oczku, które przerabiam. Odwracam robótkę. Mamy teraz oczko brzegowe. Szukamy kręgosłupa listka. No więc mamy tak. Oczko brzegowe jedno, drugie, trzecie, narzut, kręgosłup listeczka, narzut, już mamy dwa oczka prawe. Teraz mamy dwa oczka lewe, dwa oczka prawe, narzut, kręgosłup listeczka, narzut i do końca oczka prawe. Rząd powrotny, wiadomo, tak jak schodzą z drutów, a narzuty na lewo. Gdy dzierga się na okrągło, wszystkie oczka na prawo, a ten podział tych listków wtedy przerabia się na lewo. No ale tutaj mamy tak 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 oczka prawe. Ja teraz mam na drutach włóczkę Kimberley. Na potrzeby filmu też wzięłam krótkie druty, żeby żyłka nie hałasowała. Bo to jest zawsze takie ten hałas żyłki obijanej o stół. To jest bywa denerwujący. Zdaję sobie z tego sprawę, więc żeby niwelować wszelkie takie niedogodności akustyczne. Mamy trzy poziomy listeczka. W mojej bluzeczce było tych poziomów 5, więc wiemy jeszcze, że trzeba mieć dwa poziomy. No to lecimy z tematem. Do kręgosłupa listeczka. 2, 3, 4, 5. Narzut, kręgosłup listeczka, narzut. Raz, dwa, trzy. Kiedyś mówiłam o tym, że ja się sama łapię na tym, że tam, gdzie mam, kończą mi się prawe, a zaczynają lewe, to wykonuję za luźno to połączenie, tę zmianę oczek i to później mam to ostatnie oczko prawe mam jako takie rozciągnięte, więc sama się pilnuję i właśnie tutaj przy okazji zwracam uwagę, bo może też ma ktoś ten sam problem, że robię i tak mocniej dociskam, czyli tam, gdzie zmienia się prawe na lewe, mocniej dociskam, czyli palcem ciągnę nitkę. Tak się rozgadałam, patrzę, tak, jest, ok, tutaj listek jest, raz, dwa, trzy, narzut, kręgosłup, narzut, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wprawne oko dziewiarskie zauważy, że ja mam coraz więcej oczek na drutach. No i tak ma być, bo właśnie dzięki temu dodawaniu oczek zyskujemy karczek bluzeczki. Teraz jak schodzą z drutów, więc lecimy. 2, 4, 5. Tutaj narzuty na lewo. Na lewo. Jestem czujna do momentu podziału listków. To wtedy oczka na prawo. Kto dziergał z włóczki Kimberley? Bardzo chętnie poczytałabym komentarze, co uważacie o tej włóczce, ponieważ ja tę włóczkę uwielbiam. Mam z niej z czerwonego koloru, mam sukienkę, z turkusowego mam takie widzianko zapinane na guziczki z rękawkami z Camilli. No i to jest moja trzecia robótka właśnie, którą te listki mam. I to jest, tutaj będzie, w tym listku będzie ostatni poziom tego pierwszego listka. No i tutaj mamy prawe, 3, 4, 5, 6, narzut, kręgosłup, narzut. Celowo wykonuję 5 poziomów tego pierwszego listka, nie 3, nie 4, tylko by pokazać Wam ten przyrost oczek i za chwilkę nastąpi zmiana poziomu listka tego, który teraz wykonuję,
na taki od zera listek, czyli ten, który na pagonie wychodzi później z ramionka jako drugi. To jest bardzo wdzięczny temat taki do tworzenia bluzeczek. Widzicie to właśnie, jak to się tutaj zaczyna zaokrąglać. Teraz wyobraźcie sobie, że tu jest linia ramienia w tym miejscu, a robótka jest na okrągło. Rząd powrotny, wszystkie oczka jak schodzą z drutów. Kiedyś ta komenda bywała niejasna. Czasami w gazetach ją można przeczytać. Rząd powrotny, wszystkie jak schodzą z drutów. Co to znaczy, jak te oczka schodzą z drutów? Ano znaczy tyle, że prawe na prawo, lewe na lewo, a narzuty zazwyczaj na lewo, chyba że wzór stanowi inaczej. Tutaj lecimy do końca rzędu. Lecimy oczyma wyobraźni, widzimy się w tej bluzeczce. Ja zawsze tak mam, taką wizualizację co pieczynie, choć nigdy zaczynając nie wiem, jak ta bluzeczka będzie wyglądała na końcu, bo wiele pomysłów zmienia się w trakcie. I teraz jest zmiana listka. Pokazuję Wam na wzorze, co to znaczy zmiana listka. To znaczy dokładnie tyle, że ja tę jedną część, o ten jeden mam wykonany. I teraz ten listek zostanie w spokoju, chyba że chciałybyście sobie tworzyć dłuższe. To oczywiście, że mogą być krótsze, mogą być dłuższe. Wszystko zależy od Was. I teraz zaczynamy, startujemy od zera. Czyli, już Wam pokazuję, ten start od zera. Czyli pierwszy listek zostawiamy w spokoju. Zobaczcie, jest 8 oczek. Po pierwszym listku mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tutaj byłoby 13, z tej strony 13, czyli 26 plus 2 na środku 28. Po jednym listku z 8 oczek zrobiło mi się 28. Tutaj nie przerabiałam tego specjalnie, ponieważ wiemy, że tutaj startujemy z nowym listeczkiem. Czyli to zostawiamy w spokoju, przerabiamy sobie narzut prawe, narzut dwa lewe, narzut jedno prawe, narzut i lecimy do końca rzędu, oczka prawe. I to jest start drugiego listka. Powrócę już jako ostatni, to już będzie mój rząd pokazywania Wam, jak to się dziergało, bo mam nadzieję, że to wystarczy do zrozumienia tej zasady. Powrotny. Oczka lewe, a na środku dwa oczka prawe. Włóczkę Kimberley według mnie można przerabiać na trochę mniejszych drutach, jak i na większych. Wtedy ona się robi taka plastyczna w dłoniach poprzez swoją strukturę i możemy różne rzeczy z niej wyczarować. Czasami bardziej prześwitujące. Myślę, że i druty 5, 5,5 może by nawet mogły być, w zależności kto jak dzierga. I pamiętajmy o tym, że dobór grubości drutów, właściwej grubości, a właściwej to znaczy takiej, jaki chciałybyśmy robótkę uzyskać, już zagadałam, dobrze, są dwa prawe, jaką chciałybyśmy uzyskać, to tylko my same potrafimy dobrać sobie grubość drutów. To, na jakich drutach ktoś inny dziergał, to jest żadna wskazówka. Znaczy, jeżeli się bardzo znamy i wiemy, jakie mamy upodobania, no to mogę się zasugerować, że tak powiem, ale tylko odrobinę, że jak Stasia dzierga na piątkach, to ja powinnam na 4,5 i 4. Ale to możemy tylko dlatego, że się znamy, widzimy, jak dziergamy. I to jest po pierwszym rzędzie zmiany. Zobaczcie, jak to się już ładnie układa. Widzicie? Już się zagina. Zagina się, zaczyna się zaokrąglać, i to właśnie jest ta konstrukcja bluzeczki. Pięć poziomów dziurek z 8 oczek. Doszliśmy do 28, tam było 13 i 13, to jest 26, plus te 2 na środku, to jest 28 oczek. I z każdym listkiem tych oczek nam przybędzie. To, ile będziemy miały tych listków, to zależy od nas, od tego, jaką konstrukcję bluzeczki, jak daleko chcemy zejść, to czyli tutaj już to odkładam ten kawałek robótki. Rozumiecie, o co chodzi z tworzeniem listków, czyli ten zostawiamy listeczek, tworzymy drugą gałązeczkę,
a później trzecią gałązeczkę, a jeżeli pragniemy mieć dłuższe, mamy cieńszą włóczkę, to może czwartą gałązeczkę, a może chcemy, żeby listek nie miał 5 poziomów, a miał 7 poziomów. To wszystko od Was zależy, dlatego ja absolutnie nie wskazywałabym, że tylko taki jeden sposób postępowania jest jedyny słuszny, tylko stwórzmy własną wersję bluzeczki, szukania takiej drogi idealnego kroju, jakie my lubimy. Tutaj odkładam. Próbeczka jest śliczna, aż chce się, że tak powiem, ją kontynuować jako następną bluzeczkę z Kimberley'a. I teraz tak, drogie dziewiarki i dziewiarze. Na górę bluzeczki nabrałam 90 oczek. To są te moje wskazówki służące, jak wykonałam bluzkę, którą Wam właśnie prezentuję. Jest to rozmiar, bym powiedziała, M-ka, około M-ki. Jest luźna i dosyć długa. Kimberley plus Linello z Kralino mają tendencję do takiej ciężkości, więc ta ciężkość to się czuje w tej dzianinie. I troszkę się rozciągnęły w dół, poszła cała konstrukcja poszła w dół, dzięki czemu się zrobiła taka właśnie lejąca, lniano-konopno-bawełniana. 90 oczek nabrałam na druciki. W miejscu, gdzie łączę pierwsze i ostatnie oczko, włożyłam markę. Wykonałam jeden rząd, jedno żeberko Francuza, to są tak naprawdę dwa rzędy oczek prawych. I wtedy, jak miałam dwa rzędy oczek prawych, w miejscu, gdzie tutaj jest łączenie, w tym miejscu jest łączenie, czyli podzieliłam sobie robótkę na dwie części, 45 oczek i 45 oczek. W tych miejscach włożyłam markery, czyli to były dla mnie miejsca, w których będą ramionka i w którym się będzie działo. Zobaczcie, 3 listki, 90 oczek na początku, 3 poziomy listków, każdy z nich daje nam 10 oczek, czyli mamy 10, 20, 30, 40, 50, 60 oczek, czyli na jednym ramieniu. Jedno ramię pozwala nam na zwiększenie ilości oczek o 60. Tutaj mamy 60, drugie ramionko mamy takie samo i też jest 60, czyli mamy 120 oczek, które doszły do tych 90, które były na początku. I w momencie, jak stwierdzam, że ramionek mi wystarczy, a kiedy to stwierdziłam? No to jest metodą prób i błędów i mierzenia. Sama linia ramienia, mam przygotowaną miarkę, by Wam wszystkie dane podać. Dziura na głowę ma u mnie, już tutaj się uszykuję centymetrami, ma u mnie około 27 cm. Czyli to miejsce, gdzie wkładamy głowę, jest luźne i opadające, ale taki był zamysł tej bluzeczki, bo ona była taka właśnie rozhaustano, lniano, konopna, no taka naturalna. Linia pagonu, czyli ramionka, to jest 17 cm. To jest 17 cm. O ten moment, w którym ta szerokość od rękawka, bo dzięki tej konstrukcji uzyskujemy tutaj, jeżeli byśmy kontynuowały te listki, powiększając o następne oczka, czyli 10, 20, o 40 oczek cały, to miałobyśmy, wyobrażacie sobie, tutaj dalej, dużo dalej by nam to poszło. Czasami chcemy mieć takiego luzaka dzianinę. No ja chciałam, żeby to ramię nie sięgało mi gdzieś tam w okolice łokcia, tylko żeby tak sobie delikatnie w okolice nad bicepsem się kończyło. No i tak. I w tym miejscu, które nazwijmy to rękawkiem, czyli to jest taka płaszczyzna, którą dziergamy płasko, po momencie zakończenia listku dzielimy robótkę na przód i na tył, na dwie strony, dziergamy ten fragment, dziergamy na płasko. Na płasko, czyli nie w okrążeniach. I tutaj u mnie ta szerokość to jest 54 cm, czyli od rękawka do rękawka, czyli te dwie, ta przestrzeń to są 54 cm. Przez, jak widzicie tutaj, dziergałam prosto przez około, już Wam mówię ile,
przez 13, 14 centymetrów, można powiedzieć 14, bo tutaj jeszcze był później, to miejsce się zszywa. To jest jedyny szew w tej bluzeczce. Tutaj nie wykańczałam niczym, wykorzystałam taki, no to, że to się ten jersey sam z siebie się troszkę zawinął. I tutaj nie ma nic, żadnego łańcuszka, żadnego szydełka, i-cordu, nie, to się samo z siebie tak fajnie zawinęło. Czyli już wiecie, dziergamy na płasko przez i nic nie zmieniamy w ilości oczek. Kiedy decydujemy, że wystarczy nam, że to już jest ta przestrzeń, gdzie mieści nam się nasza ręka, to wtedy decydujemy, że musimy tych oczek, ja tak zdecydowałam, że musimy tę ilość oczek zmniejszyć. I zobaczcie, ta długość, na której zmniejszałam oczka, to można tak około stwierdzić, że to jest około 10 cm. Taki łuk się zrobił. Tutaj, w tym miejscu jest łuk. Uzyskujemy to poprzez zamknięcie w jednym rzucie. W tej chwili nie pamiętam ilości oczek, ale to tak musimy sobie wykombinować, by później wystarczyło nam oczek na korpus. Czyli żebyśmy nie przegięły z zamykaniem oczek, tworząc tutaj przestrzeń laosy. Nie, nie, tutaj musi być tak, żebyśmy się zmieściły w ten fragment dzianiny. U mnie ten fragment dzianiny ma, już Wam mówię ile centymetrów, ma około 40 centymetrów. Tutaj ten od boku do boku. Tutaj zamykamy. Ja to zazwyczaj czynię tak. Jeżeli dziergam od góry ku dołowi, to w jednym rzucie zamykamy największą liczbę oczek, czyli załóżmy, że to jest 4 albo 5, później na przykład 3, później 2, potem 1. Jeżeli dziergałybyśmy w drugą stronę, to dodawanie oczek odbywa się odwrotnie, czyli najpierw 1, potem 2, potem 3, potem 4, potem 5. Uzyskujemy tutaj skok, czyli ten uskok, który nam stworzy ten mini rękawek, to samo z drugiej strony się musi odbyć. Jak mamy przód i tył, łączymy wszystko w jeden fragment dzianiny. Ja tutaj zaznaczyłam sobie takimi oczkami, tutaj oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe. Tutaj mam dwa oczka prawe przekręcone jako taki szef zewnętrzny, udawany i taki celowo podkreślony, że on tu jest. Oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe. Zamknęłam ze 2-3 razy po jednym oczku, żeby mi się to troszkę zeszło w dół. A następnie wkroczyłam z włóczką linello. Samo linello dodane do Kimberleya byłoby za cienkie. Byłaby taka zdecydowana różnica pomiędzy nimi. Dlatego do linello dodałam niteczkę kreali. No i tutaj były najpierw dwa paseczki, delikatnie wchodzimy z tematem, czyli dwa paseczki, później przerywamy to Kimberleyem, później znowu wykorzystujemy naturalną taką tą zmotkę płynącą zmianę kolorów. A potem już hulaj dusza, zmieniamy na, odcinam Kimberleya, to już był prawie końcóweczka czwartego motka i lecimy z linello, z krealino. Lecimy sobie delikatnie nadając temu, powiększając troszeczkę na dole szerokość i całą bluzeczkę kończymy wzorkiem ażurowym, naprawdę dostępnych, różne wzorki ażurowe, które znajdują się w gazetkach pierwszy, trzeci z gazetki, jako taki prosty ażurek, żeby nadać temu lekkości. Całość kończona jest kilkoma rzędami. Patrzę tutaj teraz, w międzyczasie liczę około dwa żeberka Francuza i całość jeszcze nawiązuje Kimberleyem do całej bluzeczki, resztką niteczki właśnie z Kimberleya i zamykam. Później zszywam na ramionkach tutaj, zszywam po prawym ściegiem materacowym, po prawej stronie robótki. Chowam nitki. Nie, najpierw piorę i układam. Ja to tak robię w tej kolejności. Piorę i układam. Wysycha i wtedy oceniam, jest ok. A jak jest ok, to wtedy chowam niteczki i gotowa. Bluzeczka z listkami na pagonie. Tak się prezentuje. I tak Wam opowiedziałam sposób jej wykonania. Pokażcie swoje, jeżeli takie powstaną. Wiem, że różne zestawy Kimberleya z innymi zostały przez Was wybrane. Zapraszam do subskrypcji, łapek w górę i komentowania. Do następnego razu. Pa, pa.